I ludzie wtedy na mnie tak patrzą, takim wiesz, wzrokiem lemura, o co mi chodzi. A ja im zadaję takie pytanie. Czy pamiętasz taki dzień, kiedy zasuwałeś, zasuwałaś od rana do wieczora na dużych obrotach, wracasz do domu, siadasz na kanapie i czujesz się tak, jakby ci ktoś wtyczkę wyciągnął z kontaktu? Średnia depresji dla Unii Europejskiej to było bodajże 4,4%. Polska miała wtedy w 2019 roku 2,8%. Ten kult siły wymaga od ciebie żeby przed innymi trzymać twarz, trzymać gardę i pokazywać, jak dobrze sobie dajesz radę. Badania też pokazują, że najbardziej narażeni na ten brak dobrostanu psychicznego są właśnie rolnicy, którzy posiadają bydło mleczne. Witam Was serdecznie. Nazywam się Magda Urbaniak, a to jest Agromania. Moim gościem dzisiaj jest dr Michał Krysiak, psychoterapeuta, edukator i ekspert zrównoważonego rozwoju w biznesie. Cześć, Michał. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o kondycji psychicznej Polaków i sposobów, sposobach na to, jak sobie z tą kondycją radzić, jak ją poprawiać. Zacznijmy od statystyk. Półtorej miliona Polaków mniej więcej cierpi na depresję. To jest około 4% populacji. Mhm. Czy my mamy informacje? Jak dużą grupą wśród tych ludzi są rolnicy? Nie, nie ma takich danych. 4% to jest w ogóle powiedziałbym przybliżona wartość, dlatego że mówimy tutaj pewnie o danych pochodzących z NFZ-u, czyli to są dane, które mówią o tych osobach, które sięgnęły po farmakoterapię, czyli na przykład po leki, które mają wskazanie leczenia na depresję. Albo też mówimy o osobach, które w ogóle uzyskały jakieś świadczenia z NFZ, jeżeli rozpoznaniem była depresja. Czyli de facto na... tych, mhm. tych ludzi jest więcej? Najprawdopodobniej tak, dlatego że te dane przecież nie uwzględniają osób, które w ogóle się nie zgłosiły po pomoc, albo które korzystają na przykład z prywatnej psychoterapii, nie zahaczając o lekarza psychiatrę, kiedy wtedy nie mają tej recepty. Czyli gdybyśmy mieli szacować, ile tak naprawdę osób w Polsce cierpi na depresję, to mamy tutaj jakieś przybliżone chociażby szacunki? Mówi się bardzo różnie. Myślę, że dwukrotna cyfra nie byłaby przesadzeniem, ale to już są naprawdę spekulacje. Czyli możemy tutaj tylko przypuszczać, ale jeżeli mamy, tak jak powiedziałeś, tak dużo osób potwierdzonych, mhm. tak. to, to rzeczywiście mówimy tutaj o ogromnych liczbach. Co się z nami dzieje jako społeczeństwem, że tak dużo osób cierpi na depresję, ale też inne schorzenia psychiczne, na różne zaburzenia, na lęki? Mhm. Czemu ta liczba rośnie z roku na rok? No, liczba po pierwsze rośnie z roku na rok, dlatego że Polacy też coraz częściej na szczęście sięgają po pomoc, więc te statystyki rosną, bo po prostu pokazują liczby osób, które coraz częściej e, korzystają z pomocy psychologów, psychoterapeutów czy lekarzy psychiatrów. Ale też prawda jest taka, że chociażby tempo naszego życia tak bardzo rośnie, a my nie jesteśmy ewolucyjnie do, do tego tempa życia przystosowani. Krótko mówiąc, jesteśmy w Europie Jednym z tych narodów, którzy pracują najwięcej. Pracujemy w bardzo dużym tempie, cierpimy na olbrzymi natłok danych. Jednocześnie ten świat uderza nas swoją zmiennością w tak olbrzymi sposób, że nasz system nerwowy przestaje sobie z tym dobrze radzić. I szczerze mówiąc, należałoby się zastanowić, czy. To, co powiedziałeś, czy zaburzenia, czy choroby, czy one nie są tak naprawdę adekwatną odpowiedzią na to, jak funkcjonuje obecny świat? To był taki postulat jednego z psychiatrów, że tak naprawdę ten wysyp depresji, wysyp zaburzeń lękowych, to jest bardzo adekwatna odpowiedź na to, co się teraz dzieje w świecie. Mówimy o tym, że depresji jest coraz więcej i właściwie. W niektórych środowiskach każdy zna kogoś, kto ma depresję albo sam jej doświadcza. A mimo to wciąż bardzo wstydzimy się mówić o depresji. Nie wiem, czy też jest taka Twoja perspektywa, ale zastanawiam się, dlaczego nie wstydzimy się narzekać na bardzo różne schorzenia, w, szczególnie mam wrażenie w polskim społeczeństwie, a wciąż bardzo wstydzimy się powiedzieć, że byliśmy u psychoterapeuty albo że być może potrzebujemy takiej pomocy. Ja bym powiedział, że to jest takie tabu jeszcze z dawnych lat. W pokoleniu naszych rodziców, naszych dziadków mówiło się, że jeżeli ktoś korzysta z takiej pomocy, to znaczy, że coś jest z nim nie tak. Nawet dzisiaj, jeżeli próbujemy zaproponować np. starszej osobie z naszej rodziny, która ewidentnie potrzebowałaby takiej pomocy, to często słyszymy w odpowiedzi: A co wy chcecie ze mnie wariatkę zrobić? Albo A co wy uważacie, że brakuje mi jakiejś klepki? Wydawałoby się, że w miastach jest to już Znacznie lepsza sytuacja, bo dużo osób się przyznaje do korzystania z pomocy na przykład terapeutów. Mówią o tym celebryci, mówią o tym influencerzy, i to jest bardzo fajnie, dlatego że to się powoli normalizuje. Ale dzisiaj jechałem tutaj do studia z młodym taksówkarzem. E, pytał się, gdzie jadę, no to więc wygadałem się, e, że o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. I on mówi: No właśnie, bo wie pan, ja mam 22 lata, ale w moim środowisku, gdybym się przyznał, że korzystałem z takiej pomocy, to by popatrzyli na mnie. Tak jakby było coś ze mną nie tak. Czyli nadal i w mieście, i wśród młodych osób są jeszcze takie środowiska, gdzie trochę, trochę jest wstyd o tym mówić. Wiesz, my, jako Polacy, mamy chyba w sobie coś takiego, że musimy sobie za wszelką cenę dawać radę. I przyznanie się do tego, że z czymś sobie nie radzimy, jest być może dla nas jakąś ujmą, jakąś skazą na tej dzielności. Wydaje mi się, że w naszym pokoleniu tak się też nas wychowywało, żebyśmy byli dzielni i żebyśmy sobie zawsze dawali radę. A pójście do kogoś po pomoc jakoś dziwnie nie kojarzy się nam z dawaniem sobie rady, ale to przecież o to chodzi. To też jest sposób na to, żebyśmy zaczęli dobrze i fajnie funkcjonować. Zobacz, a to nie łączy się z tym, co powiedziałeś wcześniej, że my z jednej strony jesteśmy społeczeństwem, które mówiąc kolokwialnie, po prostu zapierdziela, mhm. a z drugiej strony, skoro żyjemy w tak silnym etosie pracy od wieków, mhm. to powiedzenie, że ja nie mam siły już tak gnać, rzeczywiście powoduje, że my jako jednostki, ale też w społeczeństwie czujemy, że zaczynamy odstawać. No bo wszyscy dają sobie radę a ja sobie przestaję dawać radę. Więc myślę, że, że to rzeczywiście może mieć też takie podłoże społeczne, ale też narodowe, jakbykolwiek mhm. to zabrzmiało, ale myślisz, że wyróżniamy się pod tym względem na rynku, na rynku jakkolwiek dziwnie mhm. to zabrzmi, bardziej w społeczeństwie międzynarodowym? To jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, bo gdybyśmy spojrzeli na te statystyki dotyczące na przykład depresji... To NFZ podaje dane za 2019 rok dla różnych krajów europejskich, i średnia depresji dla Unii Europejskiej to było bodajże 4,4%. Polska miała wtedy w 2019 roku 2,8% i to był kraj najniżej, jeśli chodzi o ten odsetek depresji. Grecja powyżej 6%, Wielka Brytania powyżej 4,4%. Czyli wydawałoby się, że u nas w Polsce sytuacja jest świetna, ale myślę, że to wynika z tego niedoszacowania. Czy to nie jest tak, mhm. że właśnie inne narodowości mają. Mniejsze tabu dokoła tego tematu, bo sam powiedziałeś, że te mhm. dane wskazują na deklarowane zachorowania na depresję, tak? A jest tak. jeszcze ogrom osób, które. Mm, Diagnozowane. Nie są zdiagnozowane, mhm. ale właśnie te nie są, albo też same w sobie nawet nie rozpoznają tej choroby, tak? Czyli to może wynikać z tego, że odsetek jest niski, mhm. dlatego że my nie chcemy bądź wstydzimy się o tym rozmawiać, a inne kraje po prostu nie. To, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, że my nie rozpoznajemy albo nie chcemy w sobie rozpoznawać naszego złego samopoczucia czy złego czy braku dobrostanu psychicznego. No bo zobacz, jeżeli pracujemy w korporacji, to jest częste pytanie, które zadaje ludziom, kiedy na przykład prowadzę szkolenie z rozpoznawania emocji, z radzenia sobie z emocjami w biznesie, i mówię o tym, że jesteśmy odcięci praktycznie od wrażeń z ciała, żyjemy w głowie, żyjemy w naszym umyśle, ale to co się dzieje z naszym ciałem, to jest dla nas trochę Ziemia nieznana. I ludzie wtedy na mnie tak patrzą takim, wiesz, wzrokiem Lemura, o co mi chodzi, a ja im zadaję takie pytanie. Czy pamiętasz taki dzień, kiedy zasuwałeś, zasuwałaś od rana do wieczora, na dużych obrotach, wracasz do domu, siadasz na kanapie i czujesz się tak, jakby ci ktoś wtyczkę wyciągnął z kontaktu. Nagle uderza w ciebie fala zmęczenia. No każdy, kto pracuje ciężko albo pracuje na przykład w korporacji czy w innego rodzaju biznesie, na pewno zna to uczucie. I to nie jest tak, że przez cały dzień myśmy tego zmęczenia nie czuli, tylko bardzo zgrabnie nauczyliśmy się to zmęczenie ignorować. I ono dopiero do nas dociera, kiedy wracamy wieczorem do domu i możemy się zrelaksować. I wtedy zalewa nas jak fala. Ale to samo się dotyczy na przykład uczucia głodu. Można zasuwać cały dzień o batoniku, może koło południa, albo i nawet nie, jeżeli mamy spotkanie za spotkaniem, po czym wracamy do domu i jest rzut na lodówkę. I to też nie wynika z tego, że cały dzień nie byliśmy nigdy głodni, tylko bardzo zgrabnie nauczyliśmy się to ignorować. I teraz, jeśli się zdarza to raz w miesiącu, no to powiedzmy, nie ma jeszcze jakiejś wielkiej biedy, ale jeżeli tak funkcjonujemy z tygodnia na tydzień. I to codziennie? I to codziennie, no to uczymy się praktycznie odcinać od naszego ciała i ignorujemy to, że coś się zaczyna z nami niedobrego dziać. Przestajemy zauważać to, że już nie jesteśmy zmęczeni, ale zaczynamy być wyczerpani. Przestajemy zauważać to, że z naszym snem się dzieje coś nie tak. Spada nam chęć na seks, dlatego że stres i przeciążenie uderza w te sfery życia. I w zasadzie, kiedy orientujemy się, że naprawdę już musimy zmienić swój styl życia, albo potrzebujemy fachowej pomocy. No to już często jest naprawdę bardzo późno. Jesteśmy już w bardzo złym stanie, tak? I to już nie tak jest bywa. kwestia tego, że trzeba pouprawiać więcej sportu, mhm. ale być może sięgnąć po farmakologię. Wspomniałeś o korporacjach, a mhm. chciałbym teraz skupić się na rolnikach, którzy oprócz biurokracji, oprócz wyzwań systemowych. Borykają się też z tak nie gigantycznymi nieprzewidywalnościami, jak pogoda, tak? czyli jak mhm. przymrozki, które potrafią w ciągu kilku godzin zniszczyć uprawy, albo grad, który ostatnio w wielu rejonach spadł i zniszczył w ciągu kilku minut, tak naprawdę hektary upraw. Czy to są czynniki, które powodują, że rolnicy mogą być bardziej podatni właśnie na różne zaburzenia psychiczne, w tym depresję? Tak, dlatego że mm... I ludzie w miastach, i ludzie na wsi, my jesteśmy takimi samymi ludźmi. A jednocześnie okazuje się, że te wskaźniki depresji czy wskaźniki na przykład zaburzeń lękowych u rolników są wyższe. I ostatnio stało się o tym bardzo głośno za sprawą pracy naukowej Marii Roth z Uniwersytetu w Salzburgu. Ona badała kondycję psychiczną rolników w Austrii i w Niemczech. I okazało się, że tamte wskaźniki dla depresji, dla wypalenia zawodowego dla zaburzeń lękowych były bardzo wysokie, powyżej 20 lub 30%. To bardzo dużo. Tak. I teraz co to oznacza? Skoro jesteśmy takimi samymi ludźmi i na wsi, i w mieście, to znaczy, że na wsi musi występować jakiś czynnik, który promuje właśnie takie problemy z dobrostanem psychicznym. I badania pokazują, między innymi właśnie pani Marii Roth, ale też badania z całego świata, z Australii, z Wielkiej Brytanii, z Ameryki Północnej, z, z krajów skandynawskich, te badania pokazują, że rolnicy mierzą się z olbrzymią nieprzewidywalnością. Począwszy od pogody, bo nie wiesz, czy uprawa, w którą zainwestowałeś duże pieniądze, czy ona się tak naprawdę zwróci, bo może przyjść susza, może przyjść grad, może być burza, która położy twoje uprawy. Ulewa, wichura. Dokładnie. To jest taka niepewność z dnia na dzień, bo nie wiesz na przykład, czy będzie odpowiednia pogoda, żeby w ogóle wjechać w pole, żeby zrobić różne zabiegi pielęgnacyjne. Ale pogoda to jest tylko jeden czynnik a tych czynników niepewności u rolników jest dużo więcej. No właśnie, pogadajmy o tych mhm. czynnikach. Co jeszcze, z czym jeszcze? Ponieważ rolnicy sobie z tego raczej zdają sprawę, ale ludzie z miasta niekoniecznie, chociaż być może i też myślę, że to podkreślimy w tej rozmowie, to co wpływa na rolników, co może być uznawane za ich normę, bo od dziada, pradziada sobie z tym radziliśmy, a my sobie z tym dzisiaj nie radzimy, to powoduje czasami takie gigantyczne poczucie winy, tak? To co mhm. powiedziałeś wcześniej, że wszyscy dookoła sobie radzą, być może pozornie, ale jednak, a ja sobie nie radzę, więc nazwijmy te czynniki, i być może rzucimy światło na to, że mhm. jeżeli ktoś ich doświadcza, to wcale nie musi być tak silny i sobie z tym radzić, bo po prostu to jest ciężkie. Tak, do tych czynników związanych z niepewnością bym powiedział, że też należy rynek. Ry rynek się zmienia tak dynamicznie, że wcale nie wiesz, czy te zasiewy, które wykonałeś w tym roku, czy w momencie zbiorów sprzedasz je dobrze, tak? Te ceny skupu mogą się wahać bardzo, i nagle się okaże, że Twoja uprawa była nierentowna. Może się zdarzyć tak, że środki produkcji bardzo pójdą w górę, tak jak zdarzyło się to bodajże dwa lata temu, kiedy nawozy, ceny nawozów wzrosły kilkukrotnie. Kilkusetkrotnie nawet. Tak, i dla rolników okazało się, że ich uprawy przestaną przynosić jakiekolwiek zyski. Ale też zmienia się bardzo otoczenie prawne. I w tym wszystkim trzeba się dobrze orientować. Zresztą, jak sobie pomyślę o liczbie czynników, które rolnik, rolniczka muszą uwzględnić, żeby ich praca miała powodzenie, to jest jakaś niesamowita liczba rzeczy, na których się trzeba znać i w których trzeba się orientować. To też jest bardzo duża presja, czyli ta konieczność ciągłego podejmowania decyzji. Jaką wybrać odmianę do uprawy? Jak ją chronić? Może droższymi preparatami? które dadzą większą pewność, może tańszymi preparatami, żeby było bardziej rentownie. Ale co, jak te preparaty nie dadzą rady? A co, jak się zmieni pogoda? Potem, gdzie sprzedać, jak sprzedać? Czy przechowywać i czekać, czy nie przechowywać i sprzedać od razu? I to się wszystko nawarstwia. I to jeszcze wszystko się dzieje w otoczeniu, powiedzmy, jakimś prawnym, finansowym, podatkowym. Politycznym. Dokładnie. I jeżeli jesteś mm, gospodarzem, właścicielem, powiedzmy, małego gospodarstwa, to, to są twoje problemy, ale jeżeli jesteś właścicielem bardzo dużego gospodarstwa, to do tego dochodzą tak naprawdę jeszcze problemy menedżerskie, bo musisz zadbać o swoich pracowników, musisz zadbać o bezpieczeństwo finansowe, podatkowe swojej firmy, czyli masz bardzo podobne problemy, o których mówią mi menedżerowie, którzy przychodzą do mnie do gabinetu. Ponieważ coraz gorzej radzą sobie ze stresem i potrzebują jakiejś pomocy. To jest dokładnie ta sama kategoria trudności. A wśród Twoich klientów dużo jest dzisiaj rolników? Zdarzają się. Najczęściej to są osoby z młodego pokolenia, które właśnie, to są młodzi dorośli, którzy właśnie podejmują decyzję, czy zostać na wsi, czy jednak osiedlać się w mieście. Są bardzo często. W takim rozdarciu, czy walczyć o swoje życie w mieście, o inny zawód, czy na przykład zostać na wsi i pomagać rodzicom, którzy się starzeją, eee, i to dla młodych ludzi jest bardzo duży problem, bo z jednej strony chcieliby prowadzić swoje życie tak, jak chcą, ale czują też to przywiązanie do gospodarstwa i czują taką powinność wobec rodziców, żeby im pomagać. Często się zdarza, że starsi ludzie na wsi, rodzice. Nie chcą przyjąć do wiadomości tego, że się starzeją i nie dają już sobie radę z utrzymaniem i obrobieniem gospodarstwa. Wstrzymują się przed tym, żeby na przykład oddać je w dzierżawę, ale to znaczy, że wymagają od swoich często już dorosłych dzieci bardzo dużego zaangażowania. I to też jest duże obciążenie, no bo to ci daje taki życiowy konflikt. Wobec kogo być e, wiernym, czy wobec swoich rodziców, czy wobec siebie? Siebie samego bądź samej, co takim osobom radzisz? Wiem, że to nie można uniwersalnie tak. do tego podejść, każdy jest indywidualny i mhm. na pewno wyczuwasz, jakie emocje rządzą każdą poszczególną osobą, ale gdybyś mógł to jakoś ujednolicić, to mhm. jest jakaś taka wskazówka, jak się w tym odnaleźć? To, jak ja pracuję, to przede wszystkim ja nie mogę dać rady, bo nie jestem właścicielem życia tej osoby. Decyzję musi podjąć właściciel życia. Natomiast moja praca polega na tym, żeby tak pracować ze swoją osobą, żeby tak pracować z klientem, żeby klient wszedł w bardzo dobry kontakt ze swoimi emocjami, ze swoimi wartościami, bo wtedy decyzja jest chociaż skomplikowana, to jest łatwiejsza do podjęcia i podejmuje się ją z dużą świadomością. Często trzeba pracować na przykład nad poczuciem winy e, wobec starszego pokolenia. Że Ty, jako młody człowiek, decydujesz się na życie na własnych warunkach i na własnych zasadach. To jest taka praca też nad tym, na przykład, żeby uruchomić właśnie kontakt z emocjami, kontakt z własnym dobrostanem, kontakt z ciałem, bo jeżeli od najmłodszych lat ciężko pracujesz, to musisz nauczyć się, i to się dzieje automatycznie, na przykład wycofywać różne swoje potrzeby, zapominać trochę o sobie, na rzecz tego, żeby na przykład gospodarstwo dobrze funkcjonowało. Więc to, co się dzieje w trakcie psychoterapii, to to, że to pracujemy nad tym, żeby ten kontakt ze sobą, jakkolwiek by to enigmatycznie nie brzmiało, przywrócić. Bo to jest w ogóle jeden z takich mitów, który panuje wszędzie w społeczeństwie, nie tylko na wsi, nie tylko w mieście, on panuje na przykład w środowiskach biznesowych, że emocje są B. Rozum jest cacy, ale emocje to już jest coś. Coś niepożądanego, no to jest bzdura na resorach, dlatego że my potrzebujemy odczuwać emocje, bo one są jakby naszą drugą nogą, na której stoimy oprócz rozumu i dzięki temu możemy podejmować trafne życiowe decyzje. Właściwie neurobiologia mówi o tym, że my głównie podejmujemy decyzje emocjami, a tylko racjonalizujemy je potem rozumem. Bardzo często. Tak, tak się zdarza. Ja też prowadząc szkolenia dla biznesu pokazuję taki przykład, że wyobraź sobie, że chcesz. Ruszyć na swoją życiową wycieczkę po Europie. Wsiadasz do dobrego samochodu, który każdy z nas ma, swoje ciało, i teraz ruszasz na tą wycieczkę, ale masz pozasłaniane wszystkie kontrolki i wszystkie zegary. Nie wiesz, z jaką jedziesz prędkością, nie wiesz, ile ci zostało jeszcze paliwa, nie wiesz, czy coś się dzieje z silnikiem, z poziomem oleju, po prostu nie widzisz tego. No i jedź po Europie. I oczywiście, że gdzieś dojedziesz, jakoś zajedziesz. Ale masz dużo większe ryzyko wypadku, dużo większe ryzyko, że ten samochód ci w końcu siądzie. I emocje dla nas są dokładnie jak te kontrolki, które widzimy na, e, wiesz, przy kierownicy. Myślę, że takie metafory bardzo pomagają w tym, żeby. Dobitnie zrozumieć, o czym rozmawiamy. Chciałabym, żeby też ta nasza rozmowa była takim trochę poradnikiem no. dla osób, które być może w sobie mogą pewne rzeczy rozpoznać, być może rozpoznać je w swoim środowisku. Po czym poznać, że dana osoba może cierpieć na depresję? Wiesz, co myślałem o tym i spodziewałem się takiego pytania. I tu trzeba powiedzieć, że depresja ma bardzo dużo twarzy. I z jednej strony. Dobrze jest wiedzieć, że na przykład smutek, który trwa, czy przygnębienie, które trwają już kilka tygodni, to nie jest smutek czy przygnębienie to znaczy, że dzieje się coś większego. Jeśli problemy z jedzeniem albo problemy z, ze spaniem trwają dłużej niż 2-3 tygodnie to znaczy, że dzieje się coś grubszego. Jeśli jesteśmy zmęczeni, czy wręcz wyczerpani, dłużej niż kilka tygodni, to to nie jest już zwykłe zmęczenie. I na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę. I ja jednocześnie wiem, że bardzo trudno jest na nie zwrócić uwagę, bo przecież jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby żyć w kulturze Zap już nie będę brzydko kończył. Tak? Zabiegania. Zabiegania. <grytanie> tak. I to, co jest warte zapamiętania, to to, żebyśmy obserwowali i u siebie, ale w, przede wszystkim wśród naszych bliskich zmiany. Jeżeli komuś nagle zmienia się styl życia zmienia się mu jakieś jego codzienne usposobienie to to jest dla nas sygnał że coś się dzieje bo tak jak powiedziałem depresja ma bardzo wiele twarzy i nie zawsze na przykład w depresji występuje smutek o, to jest bardzo to ciekawe, ciekawe. Mhm. żeby zdiagnozować depresję no to według międzynarodowej klasyfikacji chorób czyli tak zwanego ICD10, który jeszcze w Polsce obowiązuje, za chwilę się zmieni na ICD11, żeby zdiagnozować depresję, to muszą wystąpić dwa spośród trzech głównych objawów i dwa spośród siedmiu pobocznych. I teraz te trzy główne objawy depresji to jest e, przygnębienie, czyli smutek, obniżony nastrój. Drugi objaw to jest wyczerpanie, zmęczenie, spadek energii. Trzeci objaw to jest tak zwana anhedonia. Czyli niezdolność do przeżywania przyjemności. Przestają nas cieszyć te rzeczy, które do tej pory nas cieszyły. I żeby zdiagnozować depresję, muszą wystąpić dwa z tych trzech objawów i muszą trwać ponad dwa tygodnie. Więc ktoś może stracić zainteresowanie swoim codziennym hobby, stracić zainteresowanie czy przyjemność z czytania książek, z gotowania, z oglądania seriali, co tam kto lubił. Ktoś może odczuwać spadek sił, że jest po prostu wstaje z łóżka i jest zmęczony ale nie jest smutny. I to może być bardzo mylące. W końcu nie płacze, mhm. nie, nie, nie chodzę, taki przygnębiony, przy, przygnębiona, tak. więc na pewno to nie jest depresja. Tak, natomiast to, co na pewno występuje, to ta zmiana w zachowaniu. Jeżeli ona jest długotrwała, to to nas powinno zaalarmować. Ja pamiętam taką sytuację u siebie w gabinecie. Przyszła do mnie młoda osoba, 20 kilka lat. Um, trudno jej było na początku określić, jakie ma trudności, ale czuła, że powinna skorzystać z, z pomocy fachowca. I wszystko było OK poza jedną rzeczą. Um, że wszystkie zdarzenia w swoim życiu, swoją pracę traktowała na zasadzie: No OK, jest dobrze. W zasadzie nie mam się na co skarżyć. I ja czułem, że coś jest nie tak. Bo nas terapeutów się szkoli też w ten sposób, żebyśmy... Wiele rzeczy najpierw wyczuwali, zanim je sobie intelektualnie zwerbalizujemy, bo to czucie jest bardzo dobrym diagnostą. I ja czułem, że coś jest nie tak, ale nie mogłem sobie jeszcze tego w głowie poukładać, i dopiero na drugiej sesji zorientowałem się, że ta osoba nie odczuwa w ogóle przyjemności. Nie cieszy jej praca, nie cieszy jej relacja, nowa zresztą, nie cieszy już jej hobby, a miała bardzo fajne zainteresowania. I potem, jak zacząłem zgłębiać temat, okazało się że rzeczywiście to jest taka forma depresji. Mężczyźni. U mężczyzn mówi się, że występuje coś takiego, jak mm, właśnie ukryta męska depresja. Często o. ona jest przykryta. Czym to jest? Pracoholizmem e, Czasem jest przykryta nałogami, e, czyli na wierzchu mamy na przykład pracocholizm albo alkoholizm, a pod spodem tak naprawdę jest depresja. I ten pracocholizm czy alkoholizm jest sposobem na zagłuszenie w sobie tej pustki, która jest związana z depresją. A ten Także sposób jest charakterystyczny dla mężczyzn, dlatego nas się często nazywa męską? To, jest, to nie jest określenie kliniczne, to jest określenie bardziej bym żargonowe wśród, wśród psychoterapeutów, ale tak, często to występuje u mężczyzn. W ogóle mówi się o czymś takim jak wysoko funkcjonująca depresja, czy depresja u osób wysoko funkcjonujących. To jest troszkę krzywdzące określenie, bo wydaje się, że ta, bo może sugerować, że ta wysoko funkcjonująca depresja, e, to jest taka, którą można zbagatelizować. No nic bardziej mylnego. Może być jeszcze gorsza, bo tak. przykrywana. Tak, może być jeszcze gorsza, bo jest zgrabnie ukryta tym, że świetnie się realizujemy w pracy, że mamy sukcesy, że na zewnątrz jest wszystko teoretycznie poukładane, a w środku coś nas coraz bardziej jątrzy. I trudno wtedy nawet powiedzieć jest, że nam jest jakoś źle, no bo otoczenie nam nie wierzy, tak? Bo przecież wszystko jest tak świetnie. Wszystko ci się udaje, o co ci chodzi, nie? Tak. I to wywołuje jeszcze takie jakby podwójne poczucie winy. Że nie dość, że nie radzę sobie i mam z tego powodu poczucie winy, to przecież ludzie dookoła mówią, że jest tak świetnie, więc powinienem się cieszyć i powinienem być radosny. Czyli ta osoba dostaje jakby podwójny ciężar tutaj w środku, a podwójne poczucie winy. Tak, bo oprócz tego, że po prostu czuję się źle, bo jest chora, tak. to jeszcze nakręca się tym, że nie mam prawa być chora mhm. bądź chory. Dokładnie. Co jest właściwie taką tragiczną sytuacją, myślę, dla osób, które po prostu bardzo cierpią. Tak się zastanawiam, wiesz, bo mówimy o tym, że są te czynniki, na które rolnicy nie mhm. mają wpływu, tak? To jest pogoda, to jest papierologia, mówiąc kolokwialnie, te, te wszystkie elementy, które, z którymi muszą się mierzyć. Też te procesy decyzyjne, które są gigantycznym kosztem poznawczym, a, tak. a trzeba te decyzje podejmować non-stop i każda z tych decyzji jest ciężka. Tak. Wiesz, zastanawiam się jednak, jak... Trochę jest tak, że rolnicy sobie w tym wszystkim jeszcze nazwijmy to przeszkadzają, albo jeszcze bardziej się tym dołują. Czyli na przykład alkohol, który jest depresantem, mhm. jest takim czynnikiem, który, który przeszkadza. Jakie są jeszcze elementy, które moglibyśmy sobie jednak, czy też rolnicy mogliby sobie ograniczyć, e, tak żeby lepiej sobie radzić jednak z depresją, albo z, po prostu nawet ze spadkami nastrojów? Wiesz, to jest bardzo trudne pytanie, co tu by można było ograniczyć, dlatego że Praca na wsi bywa bardzo ciężka i ludzie często są nie tylko zaangażowani, ale wręcz uwikłani w nią. No bo wyobraź sobie tak, jeżeli masz gospodarstwo, które produkuje na przykład zboża czy jakieś inne e, uprawy roślinne, to możesz się z tej pracy wyrwać. Możesz wyjechać na parę dni, nie musisz codziennie doglądać swoich upraw. Ale jeżeli masz zwierzęta, to, to te zwierzęta hardcore. wymagają już codziennej opieki, i badania też pokazują, że najbardziej narażeni na ten brak dobrostanu psychicznego są właśnie rolnicy, którzy posiadają bydło mleczne. I to są badania, które powtarzają się w wielu krajach. To nie jest tylko specyfika Polski. Mój przyjaciel, który, no właśnie, wyprowadził się ze wsi do miasta, ale jeszcze pomagał swoim rodzicom, mówił, że jak się przejdzie u nich przez wieś, to wieczorami słychać dźwięk maszyn. Ale ten dźwięk maszyn, jak się dobrze wsłuchasz, to przykrywa dźwięk kłótni w domach. I te kłótnie zdarzają się wszędzie, no dlatego, że ludzie są wyczerpani tym, że muszą być codziennie w swojej pracy, a ta praca też jest w ogóle splątana z życiem rodzinnym. Więc to jeszcze dokłada e, złożonej sytuacji. I teraz jeśli masz na przykład bydło mleczne, to okazuje się, że w ogóle o urlopie to możesz pomarzyć, ale trudno jest się wyrwać na przykład na wesele, które to się tam zdarza temat, w rodzinie. To jest temat, który teraz poruszam z rolniczkami i rolnikami, mhm. ponieważ jest sezon i te opowieści, gdzie czasami też wybiera się salę weselną, bliżej obory, żeby rodzina mogła w trakcie wesela wyjść i nakarmić krowy, dla mnie jest czymś niesamowitym. Ale tak jak mówisz, to, mhm. to są sytuacje ekstremalne. Wstawanie o tak. świcie i tak naprawdę przez cały dzień ta praca się nie kończy. Tak, i jeżeli do tego jeszcze dołożysz sobie na przykład splątanie spraw rodzinnych, no bo wyobraź sobie tak, ktoś z Twojej dalszej rodziny, ktoś, kto mieszka w tej samej wsi kilka domów czy kilka pół dalej, zrobił Ci jakiś afront, jakąś przykrość. Teoretycznie możesz to załatwić i powiedzieć, że słuchaj, to było naprawdę nie fair, nie fajne, do bani, ale masz w głowie coś takiego, że jeżeli pokłócisz się z tą osobą, to kto ci potem pomoże w żniwa. Więc dusisz to w sobie, a często mówimy wśród e, nas terapeutów, że depresja ma gdzieś na dole bardzo duże pokłady tłumionej złości i tłumionego gniewu. E, no ale żyjesz w tym środowisku i musisz sobie jakoś poradzić, i ludzie często wybierają tłumienie po to, żeby nie zaogniać sytuacji, po to, żeby móc liczyć na czyjąś pomoc. A z drugiej strony, wiesz, nie jest też tak, że my. W ogóle nie potrafimy, i na wsi, i w mieście, my nie potrafimy rozmawiać na trudne tematy, więc wolimy uniknąć konfrontacji, schować mhm. te emocje. One oczywiście zostają w naszym ciele na długo, mhm. czasami na zawsze, ale wydaje nam się, że to lepsze niż usiąść razem i, i porozmawiać, bo z drugiej strony nikt nas tego nie nauczył historycznie. Boimy się tego, że jak poruszymy trudny temat z bliskimi osobami, to narazimy się na przykład na utratę tej relacji. Bo nikt nas nie nauczył tego, że można się z kimś pokłócić o różne ważne rzeczy, a ta relacja nadal trwa. To jest znowu bardzo częste zjawisko w gabinecie, e, podczas psychoterapii. Psychoterapia bywa często dla klienta frustrująca. Dlatego, że na przykład klient oczekuje, że ja mu dam w jakimś momencie pocieszenie, e, takie wsparcie, ugłaskanie, a ja często z premedytacją tego nie robię. Po to, żeby klient mógł spotkać się ze swoją niezaspokojoną potrzebą, żeby on sobie ją mocniej uświadomił. I klient się na przykład na mnie złości. Ja się bardzo cieszę wtedy, kiedy klient się na mnie złości, bo to jest dla niego bardzo dobra okazja, żeby się przekonać, że można się zezłościć, a nasza relacja nadal będzie trwać. Ja nie przestaję tego klienta lubić, szanować, nie pokażę mu drzwi w gabinecie, tak? Dla wielu osób to taka nowość, nie? że tak. różnimy się, na się na siebie wkurzamy, a mimo to dalej siedzimy przy jednym stole i idziemy dalej. Mówimy o tej pomocy. Ty tą pomoc oferujesz, ale. Mhm. Nie wszyscy mają do tego dostęp. Tak. Kolejki na NFZ są gigantyczne. Terapia prywatna dla niektórych, dla wielu osób jest poza ich w ogóle horyzontem finansowym. Jak w takim razie takie osoby, które czują w sobie potrzebę pójścia na terapię, szukania pomocy, mogą sobie pomóc? Albo co mogą osoby z ich środowiska im doradzić w tym, w tym temacie? Wydaje mi się, że tutaj trzeba brutalnie powiedzieć. Jeżeli jest podejrzenie depresji, to pierwsze, co robimy, idziemy do specjalistów. Stawiamy świat na głowie, ale osobę, która jest prawdopodobnie chora na depresję i też często nie ma sama siły, żeby do tego specjalisty trafić, trzeba wsadzić w samochód, umówić na wizytę i na tę wizytę zawieść, bo ona sama nie będzie miała siły. I my naprawdę wiemy, i psychoterapeuci, i lekarze, psychiatrzy, my wiemy, jak leczyć depresję i radzimy sobie z tym bardzo dobrze. Problem polega na tym, żeby ta osoba do nas trafiła. Więc krótko mówiąc, trzeba tę osobę po prostu do nas przywieźć i wtedy to już jest, można powiedzieć, duża część sukcesu. Są na przykład dostępne terapie bezpłatne czy niskopłatne. Warto jest poszperać w internecie, poszukać, bo takie możliwości też są. Warto dzwonić na telefony zaufania ogólnodostępne? Tak, dlatego że tam są ludzie przeszkoleni, którzy nie zbagatelizują tego problemu, nie, nie, nie zbędą nas, nie będziemy zbyci. I często ten pierwszy kontakt jest bardzo ważny, bo wiesz, ludzie w depresji, czy ludzie w ogóle, którzy mają jakieś trudności z tym dobrostanem psychicznym, często mówią coś takiego. Ale jak ja pójdę do lekarza, to o czym ja mu właściwie powiem? Że co, że się źle czuję? Albo że jest mi jakoś smutno? Czyli sami siebie jakby bagatelizują i obawiają się tego, że jak pójdą z czymś takim do lekarza, to lekarz ich na przykład wyśmieje. Ani psychiatra, ani psychoterapeuta, ani psycholog, ani dobry lekarz nie zrobi czegoś takiego, bo będzie widział, że dzieje się coś naprawdę poważnego. To my jesteśmy wystraszeni, że ktoś nas zbagatelizuje. No, przykro powiedzieć, ale to się czasem też zdarza, tak? Że ktoś nas po prostu, brzydko mówiąc, spławi z różnych powodów. To też myślę, że warto podkreślić, bo spotkałam się też z taką opinią osób, które próbowały terapii, mhm. zraziły się pierwszą wizytą u terapeuty i stwierdziły, że absolutnie wszyscy terapeuci mają takie same podejście, na pewno mhm. i już na tą terapię mimo potrzeb nie wróciły. Więc słuchajcie, nie wszyscy są tacy sami. Tak jak każdy lekarz, jak każde wsparcie, jedna osoba powie jedną rzecz, ale być mhm. może zrobi taki zły PR tak. 99, 9% osób, które są naprawdę dobre. Wiesz, wiele osób cierpi na depresję, ale nie wszyscy tą depresję mają, ale jednak borykają się z jakimiś problemami, e, którymi być może mogą je rozwiązać nawet, wiesz, w swoim domu. Mhm. Co byś radził osobom, które czują się nie do końca dobrze? Jeszcze to może nie jest depresja. Po prostu szukałyby jakichś wskazówek, jak sobie pomóc. Czy nawet, mhm. wiesz, ten sport, o którym się tak mówi, to rzeczywiście jest wskazówka? Czy to jest takie oh. bardzo... Łatwo powiedzieć, a to nie pomaga. E, to jest coś e, takiego, że ja sam czuję trudność w mówieniu o tym, bo oczywiście taka codzienna higiena życia jest absolutnie kluczowa czyli wysypianie się, ruch, jedzenie. Natomiast jak ja mówię te rzeczy, to ja czuję, jakbym mówił totalne banały. Ale to są banały, których ludzie nie stosują w swoim życiu? Wysypianie tak. się, regularne jedzenie, jedzenie warzyw, owoców. Ale wiesz, dlaczego ludzie tego nie stosują? Też mam w głowie jednego ze swoich klientów, który cierpiał na depresję, natomiast nie miał wytworzonych czegoś, czegoś takiego, co nazywamy zachowaniami prozdrowotnymi. Czyli w jego rodzinie pochodzenia nie był ważny, ruch nie był ważny, sen nie był ważny, dobrze, dobre odżywianie się, ważna była ciężka praca i on to z dzieciństwa wniósł w dorosłość. I teraz jak ja takiemu człowiekowi powiem, że słuchaj, poza tym co my robimy na terapii, poza tym, że lekarz psychiatra przepisał ci leki, to jest ważne, żebyś na co dzień o siebie zadbał, czyli na przykład znalazł czas, żeby pójść do lasu, bo mieszkać niedaleko. No to słuchaj, ja, ja to teraz mówię i ja czuję, to, że to brzmi banalnie, ale dla takiego człowieka to jest jedno z super zachowań wspomagających, czyli taki codzienny relaks, to wspomaga leczenie. Jednocześnie ja wiem, dlaczego mój pacjent burzy się na to, jak ja mu coś takiego mówię. Dlatego, że jak on ma tak olbrzymi problem i cierpi z powodu depresji, a ja mu proponuję coś tak prostego, to się wydaje tak, jak ja bym z niego kpił że jak ja mu mogę proponować tak oczywistą rzecz, kiedy on tak bardzo cierpi. Oczywiście, że to nie jest jedyna metoda leczenia. Depresji nie wyleczysz spacerami, depresji nie wyleczysz sportem. Myślę, że to warto podkreślić, tak, że nie mówimy o leczeniu depresji wyjściem do lasu, tak. ale mówimy o działaniach wspomagających. Dokładnie. I teraz zwrócenie uwagi na taką codzienną higienę życia jest absolutnie kluczowe, dlatego że brak takiej higieny jest jedną z przyczyn... E, czy jest doskonałym podłożem, na którym ta depresja może się rozwijać i może trwać? Więc psychoterapia, często wspomagana farmakoterapią i też tym, że zmieniamy nasze codzienne życie. I teraz, jak zadajesz mi pytanie, co ja bym poradził takiemu rolnikowi, który od swojego dzieciństwa haruje jak wół. I co on może zmienić w swoim życiu, to wiesz, ja nie mam złudzeń, że jakiekolwiek dobre rady Cioci Kloci, które ja mu teraz udzielił, to on ich nie wprowadzi w życie. Bo on 40 czy 50 czy 60 lat swojego życia spędził harując. Więc tak naprawdę musi się wydarzyć coś dużego w jego życiu, żeby on postanowił sięgnąć po pomoc albo to życie zaczął zmieniać. Bo inaczej będzie dawał radę. Tak Bo inaczej dawał będzie dawał radę. Zresztą. Gigantycznym kosztem, ale będzie próbował dawać radę. To jest też kolejna rzecz, którą, którą ja się nauczyłem e, pracując z rolnikami w agrobiznesie, ale też mając e, przyjaciół, e, którzy pochodzą ze wsi. Moja rodzina zresztą też pochodzi ze wsi, ze strony mamy. E, to na wsi jest coś takiego, co bym nazwał kultem siły. Czyli możesz narzekać na wszystko. Na pogodę, na ceny. Na uprawę możesz narzekać, możesz narzekać na rynek, ale nie wolno ci narzekać na to, że nie dajesz sobie rady. Ten kult siły wymaga od ciebie, żeby przed innymi trzymać twarz, trzymać gardę i pokazywać, jak dobrze sobie dajesz radę. I bardzo trudno jest ten kult siły przeskoczyć i sięgnąć po pomoc, bo to są, wiesz, takie kłamstwa, które. Funkcjonują o depresji. Jednym z takich obrzydliwych kłamstw jest to, że depresja jest cechą słabych ludzi. No nie ma nic bardziej mylnego. My znowu mówimy w naszym żargonie, że depresja jest chorobą ludzi, którzy byli silni zbyt długo. To jest świetna definicja. Tak. Depresja też, z depresją są związane na przykład takie kłamstwa, że to jest jakaś fanaberia. Że no wyśpisz właśnie. się i będzie ci lepiej. Hmm. Nie przesadzaj. Że depresja no jest na rzeczy. przykład y, chorobą ludzi z miasta, i gdyby po, y, posmakowali prawdziwej roboty, to by im ta depresja szybko wywietrzała z głowy. No to jest kolejne kłamstwo. Które tak naprawdę wprowadza rolników czy rolniczki w błędne koło. A potem mamy ile? 14 tysięcy prób samobójczych, z czego 5 tysięcy udanych w Polsce? I? Tylko, więc y, myślę, wiesz co, że ten odcinek, y, słuchajcie, to nie jest tylko odcinek merytoryczny, myślę, że to jest odcinek. Ekstremalnie istotny dla nas wszystkich, też rolników. Te dane, które przedstawiłeś um, austriackiej badaczki, one są fascynujące, ale też przerażające, mhm. że aż tak duży odsetek rolników cierpi na różne zaburzenia psychiczne. Słuchajcie, ten odcinek myślę, że jest szczególnie ważny, dlatego że nie tylko dowiadujemy się wielu nowych i mam nadzieję ciekawych rzeczy, ale też dowiadujemy się, jak pomóc sobie. Na wsi, jak pomóc swoim bliskim w obszarze naszego dobrostanu psychicznego, tak żeby dobrze o niego zadbać, żeby umieć rozpoznać, kiedy dzieje się z nami coś nie do końca pozytywnego, kiedy dzieje się coś z naszymi bliskimi, tak żeby nie tylko poprawić jakość naszego życia, czasami po prostu, żeby to życie ocalić. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem dzisiaj był dr Michał Krysiak, psychoterapeuta, edukator i ekspert zrównoważonego rozwoju w biznesie. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Ja Dzięki nazywam serdecznie. się Magda Urbaniak, a to jest Agromania.